Drodzy Państwo, jak tam chodzicie między regałami, to tutaj zapraszamy, będzie ciekawie. Będzie dużo historii, po których może zrezygnujecie ze swojej obecności w globalnej sieci. Ale po kolei, wiesz co wczoraj zrobiłem? No nie wiem. Tutaj w książce podajesz numer telefonu do pani Aliny Tomkowicz. A, zadzwoniłem. No i co? Kto odebrał, bo nie sprawdzałem. Nikt. Aha. Ale oddzwonił. Odzwonił. Pan. Okej. Okay. I gdy chciałem z nim nawiązać rozmowę, to się rozłączy. Rozumiem. No mam nadzieję, że więcej ludzi nie ma takiego pomysłu. Ale to numer z czapy był? Tak, z czapy. Bo ja na tym miałem podejrzenia. Nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić. Na tym miałem podejrzenia, że to może być twój numer, ale potem wystawiłem twój. Takiej fantazji to nie mam, ale... Wiem, może to będzie kogoś, wiesz, wydawcy na przykład. No. A zastanawiam się, ile osób wpadło na taki pomysł, żeby zadzwonić. No, nie wiem, jeżeli ten pan tak zdecydowanym głosem powiedział, że nie chce rozmawiać, to może nie byłeś pierwszy, ale nie, może ja powinienem zadzwonić, przeprosić, bo... Nie próbujcie tego w domu. No właśnie, pomyślałem. A dobrze, że nie dałeś, wiesz, na jakąś taką bardzo płatną usługę. No, to wtedy byłby inny prefiks, gdybyś się zorientował, ale... No, może tak. Słuchaj, powiem ci szczerze, że bardzo mnie przeraził ten szum, który się zrobił wokół książki. I do tego stopnia mnie przeraził, że i rozmawiałem z Wojtkiem Chmielarzem, który chwalił tę książkę, i z Włodkiem Sokołowskim, czyli z Wincentem Sewerskim, jak byliśmy na kawie, to mówię, słuchaj Włodek, ale powiedz mi tak szczerze, nie? Dobre to jest. Ale tak wiesz, no dobre, a nawet bardzo dobre. Chmielarz mówi, ty, zajebiste. No, i zacząłem czytać. No oczywiście. No i się okazało, że to jest rzeczywiście zajebiste. Bardzo mi miło. Cieszę się też, że tak brać pisarska mnie wspiera i też chwali. Jesteś zaskoczony odbiorem tej książki? Bo to było tak, że byłeś, dostałeś nagrodę wielkiego kalibru i potem trochę jak kamień potem, w wodę. Potem dziecko. Potem dziecko. Związana z tym i teraz zabrzmi to niegramatycznie i sprzecznie logicznie, ale co? Ponowny debiut? Poniekąd, po naszym rynku literackim, gdzie książki się przewijają, co kwartał już jest zupełnie czym innym się żyje i te książki pojawiają się i znikają, to moja czteroletnia przerwa to już jest właściwie inna epoka. No i też bardzo inny temat, bo moje poprzednie książki były osadzone w starożytności i studiowałem onegdaj archeologię i wtedy bazowałem na tych doświadczeniach, na tej wiedzy. No a tutaj jest o czymś zupełnie innym, także tak, poniekąd było to takie ponowny debiut, jak mówisz. I się trochę z Martą Guzowską tak ścigaliście w tej tematyce archeologicznej? Nie, to było, bardzo się wspieraliśmy jako właśnie pisarze kryminałów z wątkami archeologicznymi, ale o tyle było nam łatwiej, że moje książki były osadzone w starożytności, a jej książki były osadzone w czasach współczesnych, tylko bohaterami byli archeologowie. Także nie ścigaliśmy się dokładnie w tej samej kategorii, mam wrażenie. Trzy dni temu na twoim miejscu siedziała Beata Sabała-Zielińska, która napisała książkę o ratownikach Topru i ja ją pytałem o naszą świadomość, gdy wychodzimy z góry. To znaczy, czy ta świadomość rośnie, maleje i... No i co? Rośnie czy maleje? Rośnie. To dobrze. Rośnie. A pytanie takie samo do ciebie, tylko nie o góry, tylko o internet. Czy nasza świadomość poruszania się w internecie i bezpieczeństwa w internecie rośnie, czy...? No, rośnie, chociaż moim zdaniem powinna rosnąć szybciej, bo nam bardzo długo przedstawiono taką utopistyczną wizję internetu, że my za pomocą Twittera to będziemy obalali dyktatury i każdy będzie miał dostęp do nieograniczonych informacji, więc będzie w stanie nawet, powiedzmy, ktoś gdzieś tam na końcu świata mieć dostęp do biblioteki kongresu i będzie mógł dystansę pokonać i swoje życie na nowo rozpocząć i wszystko to miało być takie super. No a tymczasem okazuje się, że rzeczywistość to zweryfikowała i to, że cały świat jest u naszego progu, oznacza to nie tylko, że my mamy dostęp do całego świata, tylko cały świat może też ewentualnie mieć dostęp do nas, do naszych komputerów, naszych komórek. No i to widzieliśmy w Stanach w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej 2 lata temu, że nagle w amerykańskim internecie to nie Amerykanie wcale najżywiej komentowali te wszystkie wydarzenia.
Tutaj powiem taką jedną anegdotkę, że w Teksasie miało miejsce takie wydarzenie, że istniejąca na Facebooku grupa zorganizowała protest przeciwko islamizacji Stanów i wybrali sobie na miejsce tego protestu meczet gdzieś tam w Teksasie. No i w odpowiedzi na to grupa Zatrzymajmy Islamofobów zorganizowała swoją kontrpikietę też pod tym meczetem. Doszło oczywiście do przepychanki, przyjechała policja, ileś osób tam aresztowano. I potem okazało się, że obydwa wydarzenia zostały zorganizowane z Petersburga. I Amerykanie tutaj byli tylko po prostu rozgrywani przez kraj, który chciał się wtrącić w politykę. No i też coraz więcej dowiadujemy się na temat tego, jak media społecznościowe wykorzystują nasze dane i co z nimi robią. No i w sumie może to nie powinno nas aż tak zaskakiwać, bo jak się zastanowimy, dlaczego te Facebooki, Instagramy, Twittery są darmowe. Przecież no, utrzymanie tego, produkowanie tego jest bardzo kosztowne. Te firmy zatrudniają tysiące absolwentów najlepszych uczelni na świecie, a my mamy dostęp do tego za darmo. No i czemu? Dlatego, że my jesteśmy towarem, a nie klientem. I długo o tym nie myśleliśmy i wierzyliśmy w te takie pozytywne deklaracje. Google miał takie hasło swojego czasu Don't be evil, nie bądź zły. W międzyczasie z niego zrezygnowali. Facebook też nas przekonywał, że przede wszystkim to nam umożliwia nawiązywanie przyjaźni i łączy ludzi. No a tymczasem okazało się, że bardziej łączy ludzi z reklamodawcami i z firmami, które chcą naszym kosztem coś sobie zorganizować czy zarobić. Skoro jesteśmy już przy polityce, no to jesteśmy w roku podwójnych wyborów. Sądzisz, że coś się może wydarzyć tutaj ciekawego w polskim internecie? Już się dzieje. Ja to tak obserwuję i są już takie pierwsze oznaki, że coś ciekawego się będzie działo. A na przykład, kiedy mieliśmy wybory lokalne, to bardzo żywo była komentowana debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Przy czym okazało się, że najżywiej komentowali ją internauci z Sanoka. I w jednym miejscu w Sanoku, jak się spojrzy na taką mapę dystrybucji tweetów z hashtagiem debata Warszawa i tak dalej, to się okazuje, że jest to blisko takie pomarańczowe w Warszawie, gdzieś tam odizolowane kropeczki i potem Sanok jest taką wielką czerwoną bombą na tej mapie. No i albo to oznacza, że w Sanoku są ludzie, którzy są żywo zainteresowani polityką lokalną Warszawy, no albo to oznacza, że ktoś kilkudziesięciu osobom zapłacił, żeby tam siedzieć i klikać te tweety pod określoną tezę produkować. No i to z pewnością, czy moim zdaniem jest to ten drugi scenariusz. No i to są takie bardzo jeszcze proste, prymitywne narzędzia, natomiast to nam pokazał przypadek Cambridge Analytica. No pokazuje, co naprawdę możemy zrobić z danymi, które my tak ochoczo i trochę bezrefleksyjnie w tej sieci zamieszczamy. Bo to się okazało, to przypomnę bardzo szybko, o co chodziło z Cambridge Analytica. Że na Facebooku ludzie, żeby zabić nudę, wypełniali taki prosty quiz osobowościowy, myśląc, że po prostu dowiedzą się, czegoś jest swój temat, czy są introwertyczni, czy ekstrawertyczni, czy jeszcze jacyś inni. No ale okazało się, że te wyniki nie przypadły wcale i nie zniknęły, tylko te nasze wypełnione kwestionariusze osobowe zostały przyjęte przez firmę, która potem je przeanalizowała, korzystając z wyrafinowanych narzędzi statystycznych, skorelowała te odpowiedzi z testów psychologicznych z naszym zachowaniem na Facebooku i dzięki temu była w stanie przewidzieć sympatię czy antypatię polityczne użytkowników tej platformy, często lepiej niż oni sami i po to kierować określone reklamy. Okazało się na przykład, że najsilniej skorelowane z poglądami politycznymi są marki ubraniowe. I patrząc tylko na to, kto jakie strony ubraniowe polubi, czy jakie ubrania nosi, można określić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, na kogo będzie głosował. W związku z czym wiadomo, czy kierować tej osoby określoną reklamę, czy nie, czy podejść ją od innej strony. Na przykład można, w Stanach tak robiono, że demokratom nie pokazywano reklam dla republikanów, bo wiadomo było, że ich nie przekonają do tego, żeby zmienili swoje poglądy, tylko pokazywano im reklamy, które bardzo ostro atakowały demokratów, pokazywały ich jakieś ciemniejsze strony czy stare grzechy, demotywując ludzi do w ogóle stawienia się przy urnach. Także widzimy, że takie triki można robić. To na pewno się też będzie działo w polskim internecie w okresie wyborów. Napisałeś na pierwszych stronach tej książki, właściwie na pierwszej, że to nie jest powieść science fiction. Chociaż momentami trudno uwierzyć w niektóre rzeczy, które w tej książce się dzieją. Czy
w 2019 roku, na jego początku, jesteśmy w stanie włamać się do nowoczesnego samochodu i przejąć nad nim kontrolę, siedząc w pokoju? Na pewno było to możliwe w roku 2015, bo wtedy w takim magazynie o nowych technologiach amerykański Wired publikował taki reportaż, w którym dwóch hakerów pokazało, jak właśnie są w stanie zdalnie przejąć kontrolę nad samochodem. Nie byli w stanie przejąć całkowicie tej kontroli, nie byli w stanie sprawić, że samochód jadąc 100 na godzinę uderzył w balustradę, ale byli w stanie na przykład włączyć wycieraczki, włączyć spryskiwacze, otwierać, zamykać szyby, radio i tak dalej. No i w tym przypadku osoba prowadząca była o tym wszystkim ostrzeżona, więc wiedziała, że coś się stanie, więc nie spowodowała wypadku na drodze. Ale absolutnie wydaje mi się, że gdyby to przeciętny użytkownik samochodu jadąc 150 na autostradzie nagle jakby samochód zaczął się tak zachowywać, no to mogłoby się to skończyć tragicznie. I jak rozmawiałem z osobami, które się zajmują tymi tematami bezpieczeństwa w sieci i nowych technologii, to zdalne przejęcie kontroli nad samochodem nawet dzisiaj jest możliwe, aczkolwiek nie jest to proste. Twoja książka zaczyna się od takiego momentu praktycznie, że znany prezenter telewizyjny ginie właśnie przez to, że siły przejęły władzę. Tak cyzeluję słowa, bo nie chcę też powiedzieć tego, czego się dowiadujemy pod koniec i o samym kierowcy i o tym, kto ten samochód porwał. Ale ty też pokazujesz w tej książce bardzo smutne oblicze mediów w Polsce. Tak, znaczy to nie jest tylko przypadek polskich mediów, bo w ogóle jak się patrzy na to, co się dzieje z mediami w dobie internetu, w takiej pogoni za klikiem, no to nie jest to fajny obraz. Bo zasadniczo to, co się stało w wielkim skrócie, to okazało się, że w momencie, kiedy informacje są dostępne w internecie, spada sprzedaż wydań papierowych, w związku z czym gazety muszą to jakoś nadrobić zarobkami w internecie. A tam z kolei tym rynkiem reklamowym trzęsie taki duopol Google i Facebook, oni dyktują ceny i to wcale nie jest łatwe dla wydawców internetowych. A i działa to w ten sposób, że klikając w artykuł, generujemy reklamy, które potencjalnie dają zysk prowadzącemu tą stronę. A to z kolei motywuje osoby redaktorów, żeby tych artykułów było po pierwsze jak najwięcej, żeby sprowokować nas do kliknięcia. I wcale nie jest ważne tak naprawdę, co ten artykuł sobie zawiera, no bo w momencie, kiedy kliknęliśmy w tytuł, no to już jakby wrzuciliśmy ten grosik do skarbonki i to, co się dalej dzieje, nie ma żadnego znaczenia. I w redakcjach internetowych portali jest taka nakładka, która pokazuje aktywność internautów, więc widzimy, które artykuły są czytane, które nie są czytane. I te czytane są windowane do góry, a te nieczytane spadają z głównej strony. No i po prostu to oznacza, że zły pieniądz wypiera dobry. No i na przykład mój ulubiony przykład na taki artykuł, który prowokuje do klikania, a niekoniecznie coś za tym stoi, brzmią mniej więcej tak, to jest z pamięci, że Andrzej Papież, że półgoły papież prezentuje swoje jajka. No i jak to nie kliknąć, to jest taka perspektywa, że tutaj papież prezentuje swoje jajko. No ale okazało się, że nie był to wcale Franciszek ani Benedykt, tylko był to właśnie jakiś pan o imieniu Andrzej Papież, który na bazarze bez koszulki sprzedawał kurze jajka. No i po kliknięciu w to oczywiście się czujemy trochę zbrukani, ale no jakby nasza ciekawość popycha nas też do tego, żeby takie artykuły klikać, w związku z czym one są generowane. Natomiast artykuły o poważnych sprawach, o gospodarce, o jakichś różnych kuczkach prawnych, które naprawdę powinny nas zainteresować, niestety nie są w stanie aż tak soczystych tytułów wygenerować, w związku z czym spadają z tych głównych stron. Też mam swój ulubiony tytuł, który co jakiś czas się pojawia i brzmi to mniej więcej tak. Pilne. Reprezentant Polski przechodzi do FC Barcelony. Zobaczcie. No i klikasz w to, bo już myślisz, że Lewandowski jest w Barcelonie. A tu się okazuje, że reprezentant Polski w hokeju w polo rzeczywiście przechodzi do tej Barcelony. Ale tak de facto cię to nie interesuje, bo byłeś nastawiony
na co innego, albo już słynna libacja na skwerku we Wrocławiu, gdzie obchodzimy rocznicę i tak dalej, i tak dalej. Stworzyłeś postać dziennikarki. Też tak się zastanawiam, czy osobę pracującą w tabloidzie możemy jeszcze nazywać... Właśnie teraz jest popularny taki termin media worker, że ktoś, kto pracuje w mediach. No i to chyba jest bardziej adekwatne określenie jej pracy, no bo niestety to, co robi Julita w swoim portalu, w Mega Newsach, no to nie jest ambitne dziennikarstwo. Newsem dla niej jest to, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że pisanie artykułów sponsorowanych o przewadze szczoteczek elektrycznych nad innymi, albo robienie rankingu koncentratów pomidorowych, to nie jest szczyt jej możliwości. No i w pewnym momencie dzieje się to, co się dzieje i ona ma z jednej strony gigantyczną szansę na zaistnienie, ale z drugiej strony jest to, jak się później okazuje, szalenie niebezpieczna dla niej sytuacja. Tak, właśnie Julita jest taką młodą dziewczyną, która bardzo by chciała być poważną dziennikarką, która chciałaby odkrywać wielkie układy, demaskować i zaistnieć, właśnie być drugim Bobem Woodwardem, powiedzmy. No ale niestety rzeczywistość jest taka, że młodzi dziennikarze raczej nie dostają wielkich spraw i w ogóle ciężko im znaleźć jakąkolwiek płatną robotę, bo wszyscy by ich najchętniej wzięli na bezpłatne staże. No i Julita ląduje w tych Mega Newsach, które też są fikcyjne, także oszczędzę ci tutaj wysiłku wklepywania adresu. Tego nie sprawdzałem, sprawdzałem, że tylko nie ma telefonu. To są fikcyjne. No i to jest właśnie taka fabryka klików, czyli to jest strona, która totalnie nie jest zainteresowana tym, czy te informacje są wiarygodne, czy niewiarygodne, czy się to, żeby użytkownik kliknął i generował pieniądze i żeby te pieniądze z reklam spłynęły do kapsy. No i Julita trochę cierpi, no bo ona chciałaby pisać o poważnych sprawach, a pisze o tym, kto kogo zrugał na Facebooku, albo kto co założył na premierę i czy to prześwitywało. Uwierzycie? Nie, uwierzycie, albo galeria, albo memy internautów. Tak. Też trzeba dodać, bo to... I opinie ekspertów. Tak, bo to pomaga właśnie w ściągnięciu naszej uwagi. No ale któregoś dnia dostaje zadanie napisania artykułu o śmierci tego celebryty, o której wspominaliśmy na początku, czyli wiadomo, trwały wypadek, tytuł powinien brzmieć mniej więcej drastyczne zdjęcia, nie klikajcie, nie uwierzycie, co to jest. No i wtedy wiadomo, że każdy kliknie, bo chce zobaczyć, czy uwierzy, czy nie uwierzy. No ale przeglądając zdjęcia z tego wypadku, pisząc to, co zamyśla miało być takim artykułem na 10 minut, i zdaję sobie sprawę, że coś tutaj nie gra, że coś na tych zdjęciach jest takiego, co się z tą oficjalną wersją wydarzeń, że był to tragiczny wypadek, nie zgadza. No i zaczyna swoje własne śledztwo. Oczywiście robi w swoim własnym czasie, no bo redakcja jej magazynu nie jest zainteresowana płaceniem jej za to, żeby ona chodziła po mieście i rozmawiała z ludźmi. Ona oczywiście ma siedzieć przy biurku i przygotować quiz, jakim jesteś warzywem, albo właśnie oglądać zdjęcia z premiery pralki. No więc ona w swoim własnym czasie, w związku z tym, że jest kobietą zaciętą i zaterminowaną, zaczyna to wszystko śledzić, no ale okazuje się, że w momencie, kiedy zaczyna zadawać niewygodne pytania, no to ktoś tutaj postanawia ją uciszyć. No i co się dzieje dalej, tego już Państwu nie zdradzę. A ja mogę? Troszeczkę, może nie wszystko. To zdradzę, że to, co intryguje naszą bohaterkę, dziennikarkę na tym zdjęciu, które dostała z wypadku, to są... Wiedzieć? Paznokcie? No myślę, że może. Paznokcie kierowcy, no, które są jakby nie pasują zupełnie do tego wypadku, tak? Znaczy, coś się z nimi stało, co w trakcie tego wypadku stać się nie powinno. A może potem jeszcze coś zdradzę i Kuba pozwoli, ale to wiedzie w planie. Bardzo fajnie też oddałeś, niestety bardzo fajnie, policjanta, który sprzedaje informacje mediom, czyli wiadomo, policja, straż, pogotowie są zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia i nagle po 15 minutach pan policjant dzwoni, bo potrzebuje pieniądze na pewne sprawy osobiste, nie wdając się. Czy od razu mi się przypomniała sytuacja, kiedy pracowałem w mediach i było gdzieś w Katowicach, no, zabójstwo, ktoś tam, wiesz, zaszlachtował, uwierzycie, wsadził już plecy i tak dalej. Dzwonię na komendę wojewódzką policji do zaprzyjaźnionego rzecznika, już emerytowanego, więc można o tym mówić. Wysłucha, ja mówię, no, Adam, wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Ale był taki pisarz, wieszcz narodowy. A wy dobra, to już wiąże na Mickiewicza. Pani Słowackiego mogliby się oburzyć, to był taki nieumytonarwidzia. Mówię, ale to wiesz, to jest długa ulica. No, taki ludzie uznają to za szczęśliwy numer.
ale no to już wiadomo, gdzie jechać, nie? No a tutaj to było, to tam nie musiałem płacić. No właśnie, to widać, że dużo rzeczywiście przyjaciel. A tutaj jednak masz jakoś zbifowałeś to, że tak się często dzieje? No tak, trochę o tym czytałem i nie wiem, jaka jest skala takich wydarzeń, ale to się zdarza. Zresztą jak pamiętna afera z Papulonem w Łodzi pokazuje, to, że ktoś sprzedaje informacje, to jeszcze nie jest najgorsze, że teraz się może stać na miejscu wypadku. Ostatni przykład w internecie, to wypłynęło w ogóle z samej polityki, czyli ten moment ataku na prezydenta Adamowicza, tak? Że ktoś to zgrał z komputera i wrzucił. No, wiadomo, że tutaj pokusa, żeby na takim materiale zarobić jest wielka, a dzisiaj no właśnie można obejść taki oficjalny mainstream medialny, no bo wiadomo, że kiedyś no, mógłby taki mógłby posiadać takie nagrania, mógłby się odezwać do stacji telewizyjnej, no i stacje telewizyjne mogę powiedzieć, no nie, jednak nie chcę tego pokazywać, ale w dzisiejszym krajobrazie medialnym, gdzie mamy miliard stron, to na pewno ktoś się połasi. Była jeszcze taka sytuacja, nie pamiętam z czym związana, ale z jakimś głośnym zaginięciem czy zabójstwem, że pracownicy firmy pogrzebowej chcieli sprzedać zdjęcia ciała, które się wyłowili z rzeki, no ale na szczęście nikt nie... No i niestety to też właśnie jest element tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tego, że technologie trochę rozpoczynają w tym świecie medialnym taki wyścig na dno. To też nie jest nowość, bo wiadomo, że prasa bukowa nie zaczęła się od znalezienia internetu, tylko już w XIX wieku pisano artykuł o tym, że odkryto kosmitów na Księżycu. Natomiast to, właśnie przez to, że strony muszą konkurować między siebie, między sobą, ta konkurencja jest bardzo ostra. Utrzymanie się na rynku internetowym jest bardzo trudne. I przez to też, że wiemy dokładnie, jakie jest zachowanie czytelników sieci, wiemy, w co klikają, wiemy, jaki procent artykułu czytają, wiemy, które fragmenty tekstu zaznaczają, wiemy, czy dochodzą do końca artykułu, czy nie. To na podstawie tych danych można cezerować taką idealną formułę, co ludzie klikają, co ludzie nie klikają, a często klikają w treści drastyczne, więc jest dużo ssania na takie materiały, które potem są używane do tego, żeby na tym zarabiać. Ale pamiętam, że w latach chyba 80. albo nawet wcześniej, 70., 60., jak się przegląda stare gazety, to nawet były adresy tych, którzy na przykład pan Jarosław Kowalski zamieszkały tam i tam, zamordował tego i tego. No i w ogóle to taka jazda bez trzymanki się wydaje dzisiaj, nie? No tak, to rzeczywiście nie wiedziałem, że tak jest, ale dzisiaj pocieszę Cię, można samemu to sprawdzić na podstawie zdjęcia, bo są już teraz dostępne zupełnie za darmo doskonałe algorytmy do rozpoznawania twarzy. Prym tutaj będą Rosjanie. Rok temu został otwarty taka usługa, się nazywała chyba searchface.ru. I to działało tak, że można było zrobić komuś zdjęcie, czyli na przykład ja bym komuś z Państwa zrobił zdjęcie komórką, a potem wkrywam do tej usługi i ona porównuje to zdjęcie do wszystkich zdjęć, które są w internecie. A więc jeżeli ktokolwiek z nas ma konto na Facebooku, gdzie ma swoją twarz, albo pojawił się w mediach, albo może jest na zdjęciu z przedszkola, albo na zdjęciu ze studniówki, no to ten algorytm rozpoznaje naszą twarz, przypisuje ją do określonej strony, określonego nazwiska, a stąd już można znaleźć numer, adres. Ja zrobiłem sam taki eksperyment właśnie, że zrobiłem sobie zdjęcie, które nigdy wcześniej nie było publikowane, wrzuciłem je do takiego algorytmu. Akurat SearchFace.ru już nie istnieje, ale teraz pojawiło się FindFace.ru, które działa równie dobrze. I w przeciągu 5 sekund wyskoczyło moje imię, nazwisko, adres, telefon, mimo że ja staram się być dosyć ostrożny w sieci. Adres też, tak? Domowy? Całe szczęście nie, całe szczęście mailowy tylko. Ale jest opcja, tak, żeby skoczyć do mnie. Tak, absolutnie. Naprawdę okazuje się, że odnalezienie kogoś w sieci w dobie, kiedy tak wiele jest informacji w internecie, jest banalnie proste. I tutaj opowiem Państwu taką jeszcze historię. Byłem w październiku zeszłego roku na szkoleniu, które prowadzili dziennikarze Bellingcata. Bellingcat to jest taki kolektyw dziennikarski, który się opiera w swoich badaniach wyłącznie na informacjach, które są ogólnie dostępne w internecie. I oni robią z tym niesamowite rzeczy, bo oni na przykład jako pierwsi określili, że to z całą pewnością, że to Rosjanie zestrzelili ten malezyjski samolot nad Ukrainą. I oni ustalili tożsamość zabójców Sergeja Szkipała w Wielkiej Brytanii. Jak oni to robili? Jeżeli chodzi o zastrzelenie tego malezyjskiego samolotu, to okazało się, że
Ludzie, widząc, że przez ich wieś gdzieś tam na wschodzie Ukrainy przejeżdża wielka wyrzutnia rakiet, robią sobie z nią selfie i wrzucają na jakąś stronę społecznościową, na przykład w Kontakcie czy Odnoklasniki. No i takich zdjęć było setki. Bo tutaj przejeżdża wyrzutnia rakiet, no to zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Albo na przykład sami żołnierze robili sobie zdjęcia z tymi wyrzutniami rakiet, żeby potem zaimponować kolegom, którzy zostali w jakimś tam Krasnodarze czy Nowosybirsku i powiedzieć, no patrzcie, co ja ciekawego robię. I nie zdawali sobie sprawy z tego, że te zdjęcia zawierały metadane, które pozwalały na ich geolokalizację, czyli określenie dokładnie, w którym miejscu i kiedy zostało zrobione. I można było te zdjęcia posegregować chronologicznie. I na tej podstawie można było określić, że w dzień przed zestrzeleniem wyrzutnia rakiet typu Buk miała 4 rakiety i stała 3 km od miejsca, gdzie ten samolot spadł, a dzień po godzinę po wypadku ta sama wyrzutnia rakiet już tylko z 3 rakietami zmierzała w stronę granicy z Rosją. I oni to zrobili wyłącznie na podstawie rzeczy, które żołnierze, mieszkańcy Ukrainy sami rzucali do sieci. I korzystając m.in. z tego wyszukiwania twarzy na podstawie zdjęć, byli w stanie zidentyfikować rosyjskich agentów, którzy no, wyszkoleni w GRU powinni byli umieć zachować anonimowość, ale okazuje się, że nawet agencje wywiadowcze nie są przygotowane na ten świat, w którym każdy ma dostęp do naprawdę potężnych narzędzi pozwalających przeczesywać dane, które są ogólnie dostępne w sieci. Kolejny bardzo ciekawy przykład, Amazon, ta wielka firma od książek, w zeszłym roku uruchomiła usługę, która się nazywa Recognition. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o takim programie w Chinach, gdzie używa się nagrań z kamer ulicznych, żeby rozpoznawać twarze obywateli i przepisywać punkty za dobre zachowanie i odejmować punkty za złe zachowanie. Czyli na przykład ktoś przychodzi na czerwonym świetle, no ta kamera tutaj identyfikuje twarz, to jest pan Zhang. Pan Zhang będzie miał problem z dostaniem kredytu, bo się nieładnie zachowuje. Ale jeżeli jakiś inny pan pomógł staruszce przejść przez pasy, albo na przykład, nie wiem, pomógł dziecku, które weszło na drzewo i nie mogło zejść, no to on dostanie plus 100 punktów i on już będzie uzyskał kredyt na preferowanych warunkach, albo będzie mógł w ogóle, powiedzmy, jeździć koleją poza swoje miejsce mieszkania. No i wydawało się jeszcze niedawno, że takie narzędzia to mają tylko właśnie kraj, prawda, albo jakieś potężne firmy. Natomiast Amazon udostępnia taką usługę za darmo, to jest Recognition. I to działa tak, że możemy wgrać tam godziny filmów, powiedzmy, nie wiem, 100 godzin filmu z kamer ulicznej, czy z jakiejkolwiek innej, czy z internetu. I tam algorytm rozpoznaje twarze i przypisuje te zdjęcia, które wgramy. Więc każdy z Państwa może się pobawić w totalitarny reżim i sobie poeksperymentować z tym. A gdzie jest granica? Granica czego? Granica naszej utraty prywatności, granica naszego rozpoznawania. Myśli. To, co myślimy i tutaj i takie nasze bardzo intymne informacje, ale tutaj też już te granice przekraczamy, bo mam dla Państwa taką ciekawostkę, że na podstawie danych wyszukiwania naukowcy, statystycy są w stanie określić ludzi, którzy mają raka trzustki, zanim u tych ludzi ten rak zostanie zdiagnozowany przez lekarzy. Czyli oni wiedzą to przed pacjentem. No i jak to się stało? Otóż okazuje się, że właśnie jak się ma bardzo dużo zbiory danych, jeśli je umiejętnie analizuje, no to widać na przykład takie trendy, że ktoś wpisuje do wyszukiwarki Google'a, swoją drogą jest urocze, jak my myślimy, że to jest anonimowe i że wrzucamy to do sieci i to znika, otóż nie znika. Więc ktoś pisuje do Google'a, zdiagnozowano u mnie raka trzustki, co zrobić? Albo diagnoza raka trzustki, pomocy i tego rodzaju rzeczy. A potem się patrzy, co ten człowiek wyszukiwał 3 miesiące wcześniej. Na przykład wiadomo, że ludzie wyszukują ból pleców, ból po posiłku, ból przy oddawaniu moczu. I te hasła są bardzo silnie skorelowane z późniejszą diagnozą raka trzustki. Więc można z bardzo wysoką dozą prawdopodobieństwa założyć, że osoby, które teraz wyszukują tych samych haseł, mają raka trzustki, o tym jeszcze nie wiedzą. No i teraz się toczą debaty, czy w momencie, kiedy wpisujemy takie hasła, powinien się pojawiać pop-up, który mówi, możesz mieć raka trzustki, powinieneś pójść do lekarza. No i pytanie, czy tak powinno być, czy nie? To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że powinniśmy wszyscy zacząć się zastanawiać nad nim, bo to nie jest science fiction, to jest właśnie rzeczywistość, która nas otacza. A drugi przykład jest bardzo też ciekawy. Ciąży? Nie. Ciąża to też jest świetna anegdota, to zaraz możemy opowiedzieć, ale na przykład po wyborach w Stanach, no, w którym wygrał Donald Trump, wielu Amerykanów było zszokowanych. Jak to możliwe, że człowiek, który otwarcie mówi no, teksty rasistowskie, seksistowskie, które są, wydawałoby się, z mainstreamu wyrugowane zupełnie,
zostaje wybrany. No i właśnie statystycy zaczęli patrzeć na mapy Stanów, jak oddano głosy, z czym to się koreluje. Może się koreluje z problemami ekonomicznymi, że ludzie, którzy mają ciężko, głosują na Trumpa, bo wierzą, że on tutaj jest taki antysystemowy, coś zmieni. No nie, nie ma korelacji. Może są to przede wszystkim ludzie z dawnych regionów górniczych. Nie. Może są to przede wszystkim rolnicy. Też nie. Okazało się, że są to ludzie, którzy wyszukują w internecie rasistowskich żartów. I teraz tak, ci ludzie nie pytają o te żarty w pracy, nie mówią, nie pytają ich w pracy, bo wiedzą, że to się spotka ze społeczną po prostu ostracyzmem. Ale w cichości swojego domu, kiedy są przekonani, że nikt ich nie widzi, no to sobie jednak tych hasłów wyszukają. I teraz dzięki temu, patrząc na zachowanie ludzi w sieci, na trend, na takie właśnie trendy wyszukiwań, jesteśmy w stanie w pewnym stopniu określić, co ludzie myślą, a czego nie mówią na głos. No i to jest ta granica, którą właśnie teraz przekraczamy. I to jest chyba dla mnie najbardziej przerażające, że no, jesteśmy w stanie zacząć określać, co ludzie myślą na podstawie ich zachowania w sieci. O ciąży. O ciąży. To jest też bardzo dobra anegdotka. Była historia taka, że pewni państwo w Wielkiej Brytanii otworzyli skrzynkę pocztową i dostali ulotkę: gratulujemy dziecka, przyjdź do nas, bo tutaj zniżkowe pieluchy, ubranka, maści na wysypkę i tym podobne. No i ci państwo zdębieli, no bo nie mają dziecka, znaczy przepraszam, mieli 16-letnią córkę, natomiast kolejnego dziecka nie pracowali, stąd tu taka ulotka. Co się okazało? Okazało się, że ich córka, używając ich karty zniżkowej, poszła do sklepu i kupiła test ciążowy. No a z danych, które ta drogeria miała, wynikało, że ludzie, którzy kupują test ciążowy, potem bardzo często